Witam serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj pogramy sobie Talią z Draugiem. Od ostatniej aktualizacji ma on rozkaz Zapał i przekształca wszystkie sojusznicze ludzkie jednostki z dowolnego rzędu, także największe zmiany, powiedzmy, to wnosi w tym, że Drauga można nie używać od razu po zagraniu, można przemienić cały rząd kedweńskich upiorów, jeśli ktoś akurat by chciał, no i przede wszystkim można tego użyć dwukrotnie razem z Wiraxasem. No to jest naprawdę spora zmiana, tak samo wzmocnienie kedweńskich upiorów na 4 prowizji. No to też pozwala tutaj wcisnąć naprawdę sporo prowizji. Jak widzicie, mam tutaj oblężenie, desant i drauga. Także Wiraxasa, czyli naprawdę no 14, 13, 13, 12, ogrom prowizji. No co powoduje też oczywiście, że tych prowizji takich pośrednich, czyli 8, 7, 6 mamy też całkiem sporo. Ale nie aż tak dużo, jak mogłoby tego być, szczególnie na ósemkach czy dziewiątkach. No ale bez zbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do szybkiego omówienia. Także manewr. Manewr jest tutaj moim zdaniem niezbędnym dowódcą, ponieważ skoro gramy Drauga, skoro gramy Wiraxasa, skoro gramy oblężenie, nie? No to musimy dobierać jak najlepiej i manewr okrążający nam w tym pomoże. Kryształowa czaszka, no to jest 4 punkty i zasłona. Nie wiem, czy nie grać tutaj przewagi taktycznej, ponieważ blokad ostatnio aż tak dużo nie ma. Aczkolwiek Nilfgaard za resztę wciąż jest całkiem popularny, więc wolę na razie grać kryształową czaszkę. Dodatkowo, dalej mam tutaj oblężenie. Po prostu scenariusz pod machiny oblężnicze, naprawdę bardzo mocny. Zarówno na krótką, jak i na długą rundę. Gramy tutaj balisty, więc jeśli odpowiednio to rozegramy, to możemy po prostu wyczyścić stół przeciwnika oblężeniem. Nie pozwolić mu po prostu na zagranie niczego. Desant morski, no to jest bardzo potężna karta do każdej talii Królestw Północy. Po prostu wyciągamy jakieś czteroprowizyjne karty i robimy z nich potęgę. Draug, no właśnie, już zresztą o nim wspominałem. Po prostu przekształcamy wszystkie ludzkie jednostki w kedweńskie upiory. Czyli dajemy im bardzo, bardzo potężny rozkaz. No i jako, że mamy tutaj z Wiraxasem grać, no to polecam nie zapełnić jakoś bardzo rzędu tymi ludzkimi jednostkami. Ale taka optymalna liczba, no to jest tam 4, powiedzmy 5 tych jednostek, żeby też móc sobie tych kedweńskich upiorów nastwarzać. Następnie mamy księcia Wiraxasa, który odnawia rozkaz sojuszniczej jednostki z Królestw Północy. No tutaj to jest grane tylko pod Drauga tak naprawdę. Innych alternatywnych celów nie ma, co można by uznać za pewną wadę. Ewentualnie powiedzmy no jakiś marynarz z Kerak, czy też kedweński upiór, czy też student z Banart. To są takie najlepsze potencjalne cele. No właśnie student z Banat, na przykład, którego wezwiemy sobie z Szani, no to jest taki powiedzmy cel pod Wiraxasa, ale głównie to będzie jednak ten Draug. Szani no to po prostu wzywa ludzką jednostkę z cmentarza, co jest przydatne z Draugiem, ponieważ mamy dwie jednostki ludzkie od razu w rzędzie razem. No i możemy przyzwać sobie na przykład studenta z Banart, który, no jak widzicie, ma tutaj po prostu cierpliwość i będzie zwiększał się wraz z przebiegiem rundy. Zwiększał swoją umiejętność rozkazu. Królowa Adalia tworzy nam jednostkę brązową Królestw Północy i daje jej tarczę. Grać to będziemy pod biedną, pierdoloną piechotę, pod Drauga. Ale wiecie, mamy tutaj naprawdę, naprawdę dużo alternatywnych i mocnych celów. Dalej będzie Jan Natalis, żeby wyciągać desant morski, posiłki czy też wrzący olej. Wojmir ma świetną synergię z Draugiem, szczególnie podwójnym, ponieważ wzmocni wszystkie kedweńskie upiory, które stworzymy o 1 i da im 1 punkt pancerza, co uczyni je mniej podatnymi na przykład na rozdarcia. Posiłki, po prostu tworzymy kopię brązowej jednostki, co się przydaje tutaj na przykład, żeby aktywować scenariusz, no i jest to kolejny alternatywny cel pod Natalisa. Margarita blokuje jednostkę, moim zdaniem się ona przydaje. Ronwid z małego łęgu, no to jest carry over. Jest to na przykład jednostka, którą możemy przemienić z Drauga. No i ewentualnie, gdyby przeciwnik grał, nie wiem, no unit, no to możemy kedweńskimi upiorami zjadać sobie właśnie jego. Wrzący olej, no to jest działanie wojenne, mocne z balistami, mocne ze scenariuszem, ponieważ on też współgra z działaniami wojennymi. Co ja gadam? No głównie z balistami chyba, głównie z balistami, ale przede wszystkim jest to opcja kontrolna i alternatywny cel pod Natalisa, żeby po prostu mieć co z niego wyciągnąć. Osobliwe praktyki sztuk 1, po prostu jest to bardzo mocne ze studentem oraz z marynarzem. Wzmocniona balista, świetny silniczek pod obrażenia. Możemy zbijać od razu, możemy aktywować formację i mieć więcej punktów na niej. Student z Banart, 4 punkty siły, cierpliwość, naprawdę mocna jednostka, nasz główny cel pod Szani. No i nie mamy tutaj natchnionego zapału, więc
nie jest aż tak potężny, natomiast cały czas jest to naprawdę, naprawdę dobra opcja. Balista jest tutaj dlatego, że zadaje obrażenia, więc ma to synergię z upiorami, z całą taką trochę kontrolną, raczej taką silnikowo kontrolną tożsamością tej talii. No i oczywiście odpala nam scenariusz, co jest bardzo ważne. Biedna pierdolona piechota. Jest to synergia z Adalią, z Draugiem. Po prostu tworzymy jednostki. Więcej jednostek, lepiej. Gadweński upiór na 4 prowizji ma naprawdę bardzo mało wad. Oczywiście największą wadą jest to, że ma 3 siły tylko. No przez co stosunkowo łatwo jest go zbić. No i marynarz Skerak. Po prostu 7 za 4. Naprawdę dobra opcja. Wzmocnienie. Porządny rozkaz pod osobliwe praktyki. Pod Szani. Czy też ewentualnie pod Viraxasa, jeśli nie mamy innego alternatywnego celu. Także jak już omówiliśmy sobie talię, no to przejdźmy do rozgrywki. A jesteśmy jeszcze niestety na randze pierwszej, jakoś nie grałem dużo w tym sezonie. Także cały czas ranga pierwsza jest. No i cóż, mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze z niej wyjdziemy, chociaż nie wiem ile rozgrywek tutaj sobie rozegramy, ponieważ brakuje mi, jeśli się nie mylę, 3 i nie wiem, czy rozegramy 3, czy tylko 2. Zobaczymy, jak tam pójdzie naszym oblężeniem. A tutaj coś przeciwnik się nie wyszukuje, chyba będziemy musieli dłużej poczekać. Ale nie, wszystko jest dobrze, będziemy grać na kontrolkę tego typu. To niezbyt dobrze dla nas. To niezbyt dobrze dla nas, aczkolwiek on zaczyna, więc to jest na pewno na plus. Co my tu mamy? Balistę jedną bym wyrzucił, ponieważ ona będzie dobra potem ze scenariuszem. Tych studentów, czy drugą balistę też wywalać, się zastanawiam. Wywalę ją, żeby mieć ją po prostu na później ze scenariuszem. Z takich wysokoprowizyjnych kart mamy niestety tylko Drauga. Aczkolwiek Szani też 10 prowizji ma, przeciwnik zaczyna z totemu. No i tutaj... No i tutaj wrzący olej. Można by użyć wrzącego oleju, żeby grać nieinteraktywnie. Aczkolwiek tutaj wrzący olej byłby naprawdę bardzo, bardzo mocny na na rębasza przeciwnika, prawda? Więc ja myślę, że zacząłbym sobie z Margarity w totem. No tak, to zabiera przeciwnikowi parę punktów. Nie wiem, czy to jest do końca dobre zagranie. Nie wiem, czy przeciwnik ma na ręce rębacza, ponieważ jeśli miałby, to olej będzie zdecydowanie lepszy na niego, dlatego... Ja zagram Margaritę. Ja zagram Margaritę, blokuje się tutaj niedźwiedź, no i rytuał... Nie zrobi punktów. Rytuał Bankard z Falbloda. Rozkaz to temu, nie? Nie zrobi punktów. Geraltaxi, Geraltaxi idzie w to. Także już 20 prowizji wyrzuconych w tą rundę. Całkiem sporo, jak na moje. Student z Banart, niechaj teraz pójdzie. Przeciwnik będzie miał na niego odpowiedź, ale... Niekoniecznie w tym rzecz. Tutaj Sina Dal jest grana. Przeciwnik, warto byłoby ją wyciągnąć od przeciwnika. Tutaj dwie opcje kontrolne już lecą. Prawdopodobnie na tych studentów. Ronvid. Można by zagrać teraz Ronvida, aczkolwiek studenta chciałem zagrać wcześniej. Tutaj Geraltaxi totem już poleciały. I przeciwnik używa jednego ładunku, 3 punkty, koral. Czyli będzie to pakiet odrzucania. No tutaj jest szansa, żeby mi zbił studenta, już nie ma tej szansy. Ale przeciwnik wytworzył naprawdę ogromną ilość punktów. Czy ja w ogóle mam doskok? W 3 kartach. Chwileczkę, muszę sobie to przeliczyć, ponieważ... Potencjalnie desant. 2, 3. No właśnie, nie wiem, 33 punkty. Czy ja mam szansę zrobić 33 punkty w 3 kartach? To jest 6, to jest 7. Muszę sobie to dokładnie przeliczyć. Nie wiem, czy mi na to starczy czasu, ponieważ to będzie 5, 12, 13. Dobra, ja tutaj zagram marynarza Skerak. Wydaje mi się, że będę mógł to zrobić.
Szczerze mi teraz myślę, że może spasować. Nie zagrałem tutaj Ronwida, gdyby ktoś się zastanawiał, ponieważ... No właśnie. I teraz dobieramy desant morski. Wyrzucamy wrzący olej albo upiora. Wyrzućmy na razie upiora. No i zagrywam sobie desant. Desant będzie najlepszy w marynarza Skerak. Już drugiego muszę oddać. No i co tam? Zostało. Muszę zrobić 17 punktów. Dobra. Także używam tego. Używam tego. I teraz punktów zostało do zrobienia parę. I dobieramy scenariusz. Wyrzucamy wrzący olej. Idealnie, jednym punktem to zrobiłem. Czyli widzicie, gdybym zagrał Ronwida, to byłby teraz remis. I poszliśmy na długą rundę z tą kontrolką. Kosztem tak naprawdę, no, Margarity. Ja wyrzucę desant morski. No i wyrzucę chyba Ronwida. Balista, jest bardzo dobrze. No, przeciwnik musi coś zagrać na pusty stół. On oddał Koral, Geralta Axii oraz Totem Svalbloda i ładunek z dowódcy, chociaż ja oddałem, no, dwa ładunki z dowódcy, aczkolwiek, no, 4 punkty mnie to kosztowało, gdzie kluczowe jest tutaj dobieranie kart, gdzie dobrałem oblężenie i desant morski. No cóż, w takiej sytuacji przeciwnik gra Maxi, też co zrozumiałe. No i zobaczymy, jak to wszystko ułoży się na długiej rundzie. Mam oblężenie, przeciwnik trochę prowizji stracił, aczkolwiek... No ja nie mam pewności, że dobiorę wszystko, ponieważ no Viraxas, sporo kart zostało, jednak u mnie w talii Viraxas jest. Dobrze, są dwie biedne, pierdolone piechoty. I chyba nie dobiorę nic z tych rzeczy, czy warto byłoby coś wymieniać jeszcze? Spróbuję wymienić balistę. No, wrzący olej. Dobrze, dobrze. To wrzący olej mi się akurat przyda, muszę wam przyznać. Wrzący olej się przyda. Łowca Brokfar. No, może nie na niego. Natomiast ja zacznę sobie ze scenariusza i tak. Już scenariusz zrobił parę punktów. 5. I teraz tylko balista niechaj pójdzie. Dobra, przeciwnik używa ładunku dowódcy. Oblężenie Birna. Birna, czy będzie miał Morkwarga, czy będzie miał Harcownika? Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek jest na to bardzo duża szansa, że będzie miał jedną z tych kart, to prawie pewność, szczerze. Ale się zastanawia, więc chyba nie dobrał, chyba nie ma tych kart, bo wtedy wybór byłby prosty. Wtedy wybór byłby bardzo prosty. Ma Harcownika, co jeszcze odrzucił? Megaskop. Dobra. Co teraz? Teraz zagrywam balistę. Zamaszysty cios. No, tutaj przeciwnik już użył wszystkiego. I czy mi została balista? Tak, została. Dlatego ja dogram sobie jeszcze... balistę z desantu, jak widzicie, wzmocnioną.
No i proszę bardzo, prowadzimy punktowo, aczkolwiek przeciwnik ma jeszcze. Ma jeszcze siną dal. Tutaj studenci z Banart są całkiem mocni. Aczkolwiek ja i tak raczej pójdę pod marynarza Skerak, to jest po prostu bardziej pewne zagranie. Mam jeszcze cały czas biedną, pierdoloną piechotę. Chociaż teraz zagrałbym i tak raczej posiłki. Hernka Duch. Uff, coś takiego poszło? No nie wiem, czy to jest idealne zagranie. Dobra. Ja w tym momencie zagrywam wzmocnione balisty. Po prostu po to, żeby w następnej turze zbiję sobie adepta wrzącym olejem. I zyskam dwa dodatkowe punkty na wzmocnionych balistach. Tutaj przeciwnik wyciąga punkty z Hernkaduch. Mi to nie przeszkadza szczególnie. Zobaczymy, co ma jeszcze na ręce, ponieważ ja mam tutaj silniczki rozstawione. Jeszcze mam Drauga z takich ciekawszych zagrań. No i po prostu idzie w tempo z mistyfikacji. Sina dal oczywiście też tempo solidne wytwarza. I zaraz też będę musiał myśleć o szybkim zagraniu Drauga. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz jeszcze jest w miarę spokojnie. Przeciwnik niemniej prowadzi całkiem solidnie, bym powiedział. Biedna pierdolona piechota. Zaraz ją sobie zagram, nie ma pośpiechu. Chociaż w pewnym sensie jest. Gerd. No to nie jest mocny Gerd. Jakoś szczególnie. Dobra, tutaj biedna pierdolona piechota. Tutaj już sobie ustawiamy powoli pod te kedweńskie upiory, zwyczajnie. Gerd byłby mocny teraz na biedną pierdoloną, dlatego cieszę się, że przeciwnik już to zagrał tutaj, bo balista zginie. Zwyczajnie od Wiedźmina, szkoły niedźwiedzia. Ale nie ma tego złego. Tutaj punkty już się robią i zaraz do gry wejdzie Draug. A to chcemy zobaczyć. Megaskop to nie jest jakiś fenomenalny megaskop. Draug wleci tutaj. I przemieni elegancko wszystkie jednostki w tym rzędzie. W kedweńskie upiory. No to jest całkiem mocna sprawa, muszę przyznać. Dobra. I w tym momencie ja zagram Shani. Shani zagram studenta z Banard. Tego właśnie. Aha, tutaj. Proszę bardzo. Tak to się miewa. No i ja zagrywam to w ten sposób. Tutaj 10 punktów przewagi naszego przeciwnika. I teraz mam nadzieję, że nie ma jak on jak zbić studenta z Banard. No ma wściekłego niedźwiedzia za 8 punktów. I czy my to wyrabiamy? No właśnie, raczej tak. Ponieważ tutaj robimy tak. Tutaj... robimy tak. Dalej tak. Tutaj trzeba trochę przeklikać. Tutaj trzeba trochę oczywiście przeklikać. Ale to nie zmienia faktu, że my to wygrywamy. My to wygrywamy całkiem spokojnie. No i cóż, nie wiem, czy rozegrałem to idealnie, w każdym razie wygraliśmy. Można byłoby to rozegrać inaczej, ale nie było potrzeby, skoro i tak wypunktowaliśmy naszego rywala, a on otrzymuje oczywiście GG za naprawdę interesującą gierkę. I zaraz zobaczymy się w kolejnej. No i cóż, przechodzimy do kolejnej gierki. Ostatnio nam w miarę wypaliło, co prawda dwa Draug był tylko pojedynczy, a nie podwójny. Tutaj będzie ciężej, łapóweczka się trafiła. No, jeszcze my zaczynamy. To nie będzie łatwo.
To nie będzie łatwo. Niemniej można coś popróbować. Jedną balistę bym wyrzucił. Drugą myślę też. Zwykłą. Zwykłej bym nie wyrzucał na razie. Może się przydać naprawdę. Natomiast biedną, pierdoloną bym wyrzucił. No, jest trochę średnio, muszę przyznać. Jest trochę średnio. Od czego by tuż zacząć? No można od kadweńskiego upiora, szczerze. I tutaj bardzo ładna kryształowa czaszka. Balist nie chciałem mieć na tej ręce. Przydałby się student z Banarda, ale już na razie sobie użyję tutaj na Kedwenie tej kryształowej czaszki, aczkolwiek mogłem ją zachować. Nie sądzę, by przeciwnik to grał, on po prostu spasuje zaraz. Także nie sądzę, by był większy sens po prostu grania tutaj tej rundy. Raczej po prostu nie będzie po co tego robić. Przeciwnik po trzech kartach prawdopodobnie spasuje po tym, jak wyciągnie łódkę. No i będziemy musieli się przejmować po prostu następnymi rundami, dlatego być może zdecyduje się na marynarza Skerak, by mieć od razu Shani. Tak jest, tak prawdopodobnie zrobię. No z uwagi na to, że cóż, potem Shani mogłaby być potencjalnie pusta. Na łapówkę na niebieskiej monecie będzie dosyć ciężko to ugrać, ale zobaczymy, spróbujemy swoich sił. No cóż, na czerwonej byłoby o wiele prościej, tak samo jak to widzieliśmy w poprzedniej gierce, no czerwona moneta sporo nam w tamtym wypadku dała, aczkolwiek też musiałem trochę policzyć, żeby się nie pomylić. Nie pomylić z tym jednym punktem, który no zapewnił nam zwycięstwo wtedy. To, że zagrałem marynarza, a nie Rodwida, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj Skurwiel Junior, o kurde. Czyli jednak przeciwnik decyduje się zainwestować w tą rundę. Dobrze, niech będzie i tak. Ja w takim razie zrobię mniej więcej coś takiego. I co będzie potem? No przeciwnik oddał już Skurwiela Juniora, tak jakby chciał wygrać na równych, to przemyt. W dalszej kolejności. No niestety tutaj kedweński upiór ginie od juniora. Dlatego też ja będę musiał zdecydować się na desant morski. Desant morski zamiast czego? Zamiast balisty, myślę. I desant pójdzie sobie już tym razem we wzmocnioną balistę. Powinienem to prawdopodobnie zagrać wcześniej, aczkolwiek no ten junior trochę mnie zaskoczył. Przeciwnik wydał już całkiem sporo, tak stosunkowo na tę rundę. Junior to jednak nie są przelewki. Mi została jedna balista, zwykła jedna wzmocniona, ewentualnie Adalia, więc no tutaj już scenariusz jest, powiedzmy, w pewnym stopniu pod znakiem zapytania. I na co zdecyduje się przeciwnik w dalszej kolejności? My mamy ten silniczek rozstawiony. Punktów 7-8 potencjalnie. Uliczny dealer. Dobra, i posiłki pójdą w coś takiego, żeby zmaksymalizować po prostu punkty. Kurde, powinien juniora zbić, bo on mi teraz tą balistę zbija. Jajaj, juniorem, opłatą juniora. Tutaj już trochę słabo gram, niestety. Po co ja to w ogóle... Co, czemu ja nie zbiłem juniora? Bo mi zbije teraz tą balistę, jak... Kurde, jak on ma fistek, to będzie tragedia, naprawdę. Przegram przez tą gierkę. No tutaj się trochę pomyliłem. Rozproszyłem się na chwilę. Zapomniałem, jaką junior jest przeszkodą dla Królestw Północy. Idzie po fistek na stówę. Kurde, zapomniałem, jaki fistek jest mocny na to. Fistek, dokładnie. No ale co poradzić? Co poradzić? Dobra.
No, nie ma tego złego. Jeszcze coś tutaj będzie można poradzić. Junior naprawdę mocno kontroluje Królestwa Północy. Tutaj, jeśli przeciwnik mi zbije marynarza, co byłoby teoretycznie dobrą decyzją, to ja chyba wtedy bym naprawdę poszedł w szani. Jedyną, powiedzmy. Przeciwnik ma jeszcze 5 punktów, więc teoretycznie jesteśmy na równych punktach. Tutaj ciekawe, czy zdecyduje się na opłatę u Skurwiela. Morska hiena. Dobra. Tutaj trochę ryzykownie, ale zdecyduje się na zablokowanie hieny. On mi zbił marynarza z Skerak, co blokuje mi osobliwe praktyki. Natomiast przebijam przeciwnika. No i to jest ciężka sytuacja. Tutaj naprawdę się rozproszyłem, zrobiłem parę dużych błędów. To mnie zgubiło, naprawdę. Kurde. Dobrze, że to już druga gierka. Większość osób nawet tego nie słucha. Także z tego się cieszę. Natomiast nie patrzę na to, ale. No, cud będzie, jak wygram tą gierkę. Tutaj ciekawe, co zrobi nasz przeciwnik. Bo my w sumie no nie oddaliśmy dużo. Kurde. Kurde. Tutaj myślę, że szykuje się graden. Dobra. I zobaczymy, czy to będzie graden faktycznie, czy też może coś innego. No ja już szanie oddałem. Niestety, ale no nie mogę tego przegrać na równych, prawda? Teraz osobliwe praktyki. No to jest 8 punktów, w najgorszym wypadku 7. Więc wcale nie jest tak źle. No, w najgorszym 5, jakby mi jakimś cudem pozbijał to wszystko. Pogromczyni. Przeciwnik oddaje pogromczynię. Czy to mu przebija w ogóle? No nie przebija, więc. No, czy ja to biorę? Czy ja to biorę? To jest pytanie. No raczej tak, ponieważ on ma to jeszcze mnóstwo punktów zakumulowanych, ma nagrodę. No chyba ja jednak już podziękuję, naprawdę. Po prostu te osobliwe praktyki są niezłe. Ale no szkoda, że tutaj popełniłem parę błędów. I tak no przeciwnik oddał juniora, pogromczynię, przede wszystkim juniora. Junior w pierwszej rundzie to jest naprawdę dla mnie bardzo dobrze. I co on tam ma? Gradena, właśnie. Dlatego gdybym tego nie spasował, to już bym miał przegraną na 100%. Patrzcie, co tu się dzieje. Przeciwnik ma kontrolę nad rundą. Tutaj poleciał jednak graden, skurwiel, pogromczyni i kurt, czyli teraz główną siłą przeciwnika będzie oczywiście, jak on się nazywa, tasak oraz świder tunelowy. Niesławne połączenie. Marynarz Skerak, czy ja chcę tu wymieniać coś? No myślę, że chcę, szczególnie jeśli przeciwnik to spasuje. Dobra. Także co nas tutaj czeka? Pasik? Bo tutaj też student mógł być. Niestety przeciwnik będzie chciał to. Będzie chciał to grać. Dobra. Dlatego też ja tutaj zagram na razie dosyć zachowawczo. I zrobię coś takiego właśnie. Marynarz Skarak będzie tutaj grany. I tutaj niestety marynarz nie przebija tego, gdyby, ale on tego nie spasuje. Chociaż może on to spasuje właśnie. Ja tutaj chcę po prostu czekać na to, czy on zagra świdra. Czy on zagra świdra tunelowego. Jeśli tak będzie, no to. Uhuhu. No tu teraz nie ma czego za bardzo zbijać, nie? Tasak. Czyli przeciwnik leci ze wszystkim, co ma. Dobra, niestety muszę tutaj oddać scenariusz, no i chyba przeciwnik mnie wypunktuje, szczególnie jeśli faktycznie ten świder tunelowy ma. No cóż, taka jest słabość Królestw Północy. Na łapówkę na niebieskiej to jest
prawie pewna przegrana, muszę wam przyznać. Magister, czyli jednak bez świdra. Ale dobra. Wzmocniona balista. No i co tam mam jeszcze? No balistę zwykłą niestety. I co teraz świder poleci? Czy może pas poleci? Nie, wesołki. I wesołki. No przeciwnik oczywiście prawdopodobnie uda mu się to zrobić 2-0. No ja mam niestety za słabe karty w tej ręce. Ale cóż, tak to czasami bywa. Może zagramy sobie jeszcze trzecią gierkę. No tutaj przeciwnik stracił, nie straci nawet, zyska bardzo dużo. Się zastanawiam, co by tutaj można było zagrać. Powiedzmy, że to biorę sobie balistę. Ale to już jest dla formalności, to sobie dogram. To mi raczej w niczym nie pomoże. No cóż, tych punktów jest po prostu zbyt dużo. O wiele zbyt dużo. Także cóż, no przeciwnik oczywiście pokonuje... bez szans, szczerze, bez szans taki matchup. Po prostu to jest największa słabość Królestw Północy. Syndykat w mecie, Junior, Tasak, no to tempo to po prostu jest za dużo.